Cześć kochani, z tej strony Magda z kanału Siekrus Skrapuje i dziś będę Was gościnnie inspirować na kanale Craftweny. Bardzo serdecznie dziękuję Marcie za propozycję nagrania tutaj dla Was filmu i już powiem Wam, o czym dokładnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, a Wy będziecie oglądać. A będzie to praca z kolekcji Flower Garden od Cartabelli. I papiery Cartabelli możecie oczywiście znaleźć na półkach sklepu Craftwena. I jest to, tak powiedzmy, siostrzana marka, jeżeli chodzi o papiery od Echo Park. I tutaj już pokażę Wam, jak ta kolekcja się prezentuje. Jak widzieliście na początku, pierwszą była okładka taka foliowa, cienka. Natomiast tutaj już papier jest oczywiście grubszy. I z tego, co kojarzę, tutaj jest 190 gramów, jeżeli chodzi o papier. Czy 170, coś pomiędzy w tej gramaturze. Natomiast ten papier jest bardzo przyjemny. Moim zdaniem czuć go troszeczkę na taki grubszy niż 190. Jak widać, kolorystyka jest taka bardzo wiosenna, letnia, bardziej powiedziałabym wiosenna, bardzo przyjemna dla oka i zarówno znajdziecie tutaj różnego rodzaju elementy, takie, które można na przykład sobie powycinać, o czym też później Wam wspomnę, ale też bardzo ładne tła. I papiery od Cartabelli to są papiery amerykańskiego producenta, przez co one troszeczkę się różnią od tych dostępnych na polskim rynku. Cenowo również jest to troszkę wyższa półka, natomiast moim zdaniem warto chociaż jeden zestaw z tej firmy mieć, żeby zobaczyć sobie, co to właściwie jest, z czym to się je i jak się z tym pracuje, a już mogę Wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie. I jak widać, mamy tutaj również dostępne karty, ponieważ te papiery w Stanach są wykorzystywane troszeczkę inaczej. W Stanach często robią na przykład Project Life, gdzie karty są bardzo często wykorzystywane. No i tutaj również są właśnie tła z drobniejszymi elementami, tła z jakimiś takimi bardziej geometrycznymi wzorami. Tu znowu karty pionowe tym razem, są też poziome. No i takie paseczki, które sobie można wyciąć i na przykład ozdobić nimi zdjęcie. Ale są też bardziej kompozycje kwiatowe. To w kolekcji Flower Garden oczywiście musi się znaleźć. I to jest, jeszcze nie wspomniałam, kit. Czyli tutaj macie zarówno papiery w wielkości 30x30 cm, ale również zestaw z naklejkami, co jest świetne, ponieważ można fajnie sobie dopasować te naklejki do papierów i one są troszeczkę sztywniejsze niż takie na cienkim papierze. Jak widać, mam nadzieję, że sobie możecie to wyobrazić po tym, co Wam tu pokazuję. No i tak prezentuje się kolekcja z dwóch stron. Jak widać, kolorystyka jest iście wiosenna, bardzo przyjemna, taka pastelowa, powiedziałabym. No i tutaj ja sobie przeglądam, jak mogę skomponować tą pracę. Już jeszcze tutaj Wam przybliżyłam, ponieważ te papiery od Cartabella mają bardzo fajną, ciekawą teksturę, gdyż one są trochę jak papier akwarelowy, mogłabym powiedzieć, takie bardziej chropowate, ale tylko w tej wersji 30x30 cm. No i jak zdecydowałam się już, co chcę dokładnie z nich zrobić, czyli wybrałam jedną ramkę z kart oraz tło, to zaczęłam dopasowywać papier. No i najpierw wzięłam białą kartkę, ale później stwierdziłam, że taka czysta, śnieżna biel do tego papieru mi zupełnie nie pasuje i wybrałam sobie taką trochę bardziej kremową, bo te papiery też nie są czysto białe. To też warto zauważyć akurat z tej kolekcji. Wydaje mi się, że to przez ten papier właśnie. No i wycięłam sobie kartę i teraz oczywiście czas na przymierzenie sobie tego, jak kompozycja na kartce miałaby wyglądać, których dokładnie papierów chcę użyć. Tutaj już używam tej beżowej kartki, bardziej takiej ecru, powiedziałabym. I to będzie moja baza. No i do tego zdecydowałam się dobrać właśnie tą kartę oraz jakieś tło. Jeszcze nie byłam pewna jakie, tu wzięłam też naklejki, żeby zobaczyć, z czego mogę sobie korzystać. No i zdecydowałam się, że wybieram ten różowy ostatecznie jako bazę, natomiast jako jedną z warstw będzie właśnie ta karta. Myślę, że fajnie to razem wygląda, ładnie pasuje do siebie. No i tutaj dobrałam też warstwy, żeby jednak trochę pooddzielać te kartki od siebie właśnie tą beżową kartką. I tu jak zwykle przy robieniu projektów rozpisywałam sobie, co, jaki ma mieć rozmiar. To zaoszczędzi Wam błędów podczas robienia różnego rodzaju prac, jakichś pomyłek
przez co na przykład stracicie papier, bo dotkniecie go za mały, jeżeli chodzi o to, co chcecie zrobić, a dzięki temu, że sobie wcześniej wszystko rozpiszecie, to na pewno unikniecie takich pomyłek w większej ilości, bo wiadomo, czasem jakaś zawsze się zdarzy. No i tutaj zanim docięłam papier, zerknęłam sobie, czy faktycznie nic tutaj nie uszkodzę z tyłu, czy może jednak coś będę chciała wykorzystać. No i wybrałam, że korzystam z tej niższej części, przy tym paseczku z opisem strony, żeby jak najmniej cennych elementów po prostu zakleić, ponieważ wierzch będzie różowy, natomiast ten wzorek będzie z tyłu. Dokładnie przymierzam sobie, jak to ma wyglądać. No i teraz przeglądam wszystkie papiery, żeby wybrać, czy coś jeszcze chcę sobie na tej kartce umieścić. A raczej chodziło mi o dodatki, ponieważ będę z tych papierów wycinała różnego rodzaju elementy. No i tutaj dość szczegółowo je sobie przeglądam, zwracam uwagę na przód i tył, czy coś mogę wyciąć sobie z tych papierów, ponieważ chciałabym Wam tutaj opowiedzieć o tym, że papiery nie trzeba koniecznie traktować w ten sposób, że jest to tylko papier na tło, albo tylko papier na jakiś kawałek do wycięcia i przyklejenia na pracę, ponieważ możemy z nich również korzystać jako z kartek z elementami do wycięcia. Jeżeli macie jakieś właśnie drobniejsze elementy, to możecie bez problemu sobie je powycinać i użyć do kompozycji, jako elementy po prostu właśnie w swojej pracy. No i ja tutaj przeglądałam sobie wszystko, odłożyłam to, co na pewno chcę sobie powycinać i zwróciły moją uwagę szczególnie te okna i stwierdziłam, że to może być ciekawa opcja, jeżeli chodzi o zastosowanie takiego okna na pracy. Ja ogólnie ostatnio bardzo polubiłam taką jedną formę, jeżeli chodzi o kartki i właśnie w takiej zdecydowałam się ją zrobić. Tu musiałam się też zastanowić, czy to okno jednak bardziej mi pasuje, ale finalnie postawiłam na to jasne z takim wieńcem na środku. Tak jakoś mi się ono bardzo spodobało, więc pomyślałam, że dobra, wykorzystam to. Zastanawiałam się, czy ono nie będzie trochę za małe. Tam wcześniej pokazywałam Wam, że jest też w naklejkach takie okno, ale stwierdziłam, że dobra, jak wycinamy i korzystamy w całości z papierów, to wycinamy. No i ja powycinałam sobie już tutaj te wszystkie drobne elemenciki i teraz układam kompozycję, taką próbną, ponieważ zawsze zanim zabiorę się za przyklejenie elementów, to wolę sobie je ułożyć, zobaczyć, czy to do siebie pasuje. I tak powstała oto cała kompozycja. I to jest właśnie ten typ pracy, który ja ostatnio polubiłam najbardziej. Czyli takie, z których coś wychodzi z tej pracy. Tu mam na myśli akurat to okno, że ono się wybije, a z tyłu są te kwiaty, które robią taką jakby ramkę. Jakby one tak wypływały spod tego okna, o to mi chodzi. Tu jeszcze używałam oczywiście kleju Eco Scrapbooking do przyklejenia tej kartki, a raczej tej karty na kartkę. Natomiast tutaj stwierdziłam, że chciałabym trochę dystansu między tymi papierami, więc użyłam taśmy 1 mm i wszystkie taśmy, mam na myśli różne grubości, różne właśnie dystanse, jeżeli chodzi o taśmę, znajdziecie oczywiście w Craftwenie w takich dużych rolkach, które starczą Wam na długo, długo, więc jak najbardziej warto zajrzeć. Z tego co kojarzę, to chyba są jedynki, dwójki i trójki, jeżeli chodzi o milimetry, może jest jeszcze półtora, chociaż musiałabym się upewnić, ale myślę, że każdy powinien mieć takie taśmy u siebie w zanadrzu, żeby móc właśnie spokojnie jakby dystansować sobie papiery od siebie, co też dodaje głębi w pracy, moim zdaniem. I ja ostatnio też stwierdziłam, że będę przyklejać taśmę i dawać klej. Wcześniej tego nie robiłam, ale zauważyłam, że często zdarzało mi się coś krzywo nałożyć, jakby już bezpośrednio klejąc na taśmę. No i później nie mogłam tego przesunąć. Natomiast z klejem jest to o wiele łatwiejsze. No i tutaj wzięłam kostki dystansowe. Tutaj akurat mam ze Scrap Boysów. Natomiast w Craftwenie są dostępne różne kostki od Scrap Boysów, od chyba P13, tak mi się wydaje. I to też warto mieć, żeby właśnie budować takie wymiarowe kompozycje, wielowymiarowe. I tu zdecydowałam się już przykleić tą kompozycję, którą ułożyłam sobie wcześniej. I też dawałam dystanse na poszczególne drobne elementy. Jak widzicie, te elemenciki są naprawdę dość drobniutkie. Szczególnie te listki, kwiatki, bo wycinałam je właśnie z
tych papierów. Nie są to może najłatwiejsze rzeczy do wycinania, ale jeżeli lubicie wycinać, myślę, że wiele osób lubi, to jak najbardziej spodoba Wam się też ta opcja, jeżeli chodzi o wykorzystywanie papierów, a moim zdaniem papiery od Cartabella i od EchoPark świetnie nadają się do tego typu prac, ponieważ mają wiele kompozycji, które właśnie można użyć zarówno w całości, jak też powycinanych i powklejanych właśnie jako dodatki, jako elementy kompozycji pojedyncze. No i tutaj, co tutaj się dzieje? Cały czas przyklejam sobie tą kompozycję, żeby mieć ją już na kartce. I jak widzicie, ja sobie zakleiłam środek tej karty oknem oraz tymi kwiatkami, przez co to wygląda troszeczkę jakby to była po prostu taka kartka w takim całym wzorze. Natomiast na środku, jak widzicie, była część taka biała, po której bez problemu można sobie coś na przykład zapisać i włożyć do journala albo do Project Life, albo po prostu do albumu zastosować jako miejsce na zapiski, czy też wkleić nawet do kartki i użyć jako miejsce na życzenia albo do jakiegoś boksa. Myślę, że naprawdę wiele rzeczy można z tych kart zrobić, a w papierach od Cartabella i od EchoPark oczywiście właśnie dostępne są karty w różnych kształtach, orientacjach, czyli poziomy pionowe, także dla każdego coś się na pewno znajdzie. Jeżeli nie mieliście do czynienia z kartami, to myślę, że jest to też fajna firma, jeżeli chodzi o papiery, która dostarcza nam tych produktów i nie musicie kupować osobno kart, żeby wykorzystać je po prostu w pracy. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy wykorzystaliście już z papierów od Cartabella czy też EchoPark, czy macie już z nimi jakieś doświadczenie. Jeżeli tak, to podzielcie się proszę tym w komentarzu, bo naprawdę jest to dla mnie ciekawa sprawa, bo wiem, że wiele osób jednak nie to, że nie przepada, ale jakby nie korzystała z tych papierów. Dlatego jestem bardzo ciekawa, ile osób z Was miało z nimi do czynienia i co o nich sądzicie. Myślę, że warto też zaznaczyć to, czym wycinam te wszystkie elementy, a mianowicie są to nożyczki od Tima Holtza. Ja mam akurat te 5-calowe bez ząbków, natomiast one w różnych wersjach, w różnych też wielkościach są dostępne w Craftwenie lub też bywają dostępne, bo warto polować na nie, ponieważ one się często i szybko wyprzedają, ale to myślę, że jak na każdej stronie właściwie, więc jest to coś oczywistego, bo one są naprawdę świetne, super wycinają, są bardzo ostre, więc jak najbardziej mogę je polecić. I jak widzicie, ja już tutaj swoją kompozycję praktycznie kończę. Zostały mi tu jeszcze jakieś pojedyncze elementy do klejenia. Oczywiście nie doklejam sobie wszystkiego, co wycięłam, bo zawsze wycinam troszeczkę na zapas, żeby mieć w razie czego do wyboru. Tu wybrałam sobie też takie słodkie pszczółki, które bardzo mi się spodobały w tej kolekcji. Ostatnio w ogóle polubiłam jakoś pszczółki i jak jest jakaś kolekcja, gdzie one są, to nie mogę się oprzeć i cały czas na nią zerkam. Tak właśnie było też w przypadku tej kolekcji od EchoPark, ale też wychodzi albo wyszła jedna taka z EchoParku, która też ma pszczółki, też jest bardzo ładna. Już Wam pokazuję, jak wygląda ta kartka. Teraz zastanawiam się, czy ja coś chcę tu nakleić z naklejek i wybrałam sobie napis, ponieważ brakowało mi tam czegoś i brakowało mi, wychodzi na to właśnie, napisu. Bloom and Grow, czyli taki dość uniwersalny, czyli rozkwitaj i wzrastaj. Myślę, że nada się on zarówno jako taki napis po prostu motywacyjny, ale też myślę, że na urodziny jest ok. Jeżeli wypisze się w środku życzenia, to fajnie można sobie spersonalizować tą kartkę. No i nie mogłoby się obyć w mojej pracy bez mikswenek. Bez cekinów, tutaj od Marty i od Ani, czyli produktu craftwenowego. Wybrałam sobie tutaj kilka z moich zestawów, które mam. Powybierałam pojedyncze elementy i położyłam sobie obok pracy. Zawsze tak robię, jak wybieram właśnie, co chcę dokładnie zawrzeć na pracy. A nigdy nie mogę się zdecydować, dlatego muszę sobie wcześniej powybierać więcej rzeczy i ostatecznie ponakładać na pracę to, co faktycznie mi tam pasuje. I jak zwykle nakładam po prostu na tak zwane na brudno, bez przyklejania najpierw i dopiero później decyduję się na przyklejanie, jak już jestem pewna, że dokładnie w ten sposób chcę te cekiny mieć ułożone. I dobierałam je oczywiście kolorystycznie, tak żeby mi pasowały do tego, co znajduje się na tej pracy. One może aż tak nie są dobrze widoczne na pierwszy rzut oka, natomiast jeżeli poruszacie troszeczkę tą pracą, to one bardzo ładnie odbijają światło. I myślę, że nawet jeżeli
nie lubicie stosować takich, nie wiem, jakichś diamencików czy takich typowo błyszczących elementów na pracy, to cekiny bardzo fajnie się tutaj sprawdzą. Nawet na pracach męskich. Cekiny ciemne, albo takie ciemnobrązowe, albo czarne nawet, bo są również dostępne w zestawach, bardzo fajnie będą ożywiać kompozycję. I ja sobie tutaj je przyklejam też na klej Eco Scrapbooking. Oczywiście za pomocą pęsetki. I co ja tutaj dalej będę robiła? Wydaje mi się, że zabiorę się za to okienko na środku dokładnie. Użyłam tutaj Glossy Accent od Rangera. Wszystko oczywiście jest dostępne w Craftwenie. I ja potraktowałam nim okno, a raczej szybki okienne, żeby to się tak ładnie błyszczało i żeby był taki efekt po prostu takiej tafli. Bo moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda, jak niektóre elementy właśnie są takie podbite poprzez zastosowanie tego Glossy Accent, czyli produktu, który wybłyszcza nam ten element, który właśnie chcemy sobie troszeczkę wydobyć. Jak widać, dystans na pracy jest, czyli to, co mi zależało. I teraz pokażę Wam, co mi zostało z papierów, czyli to, co wycinałam sobie. Jak można fajnie wyciąć, że mimo wszystko zostaje nam jeszcze dużo papieru do użycia. Warto też wycinać w takich miejscach, gdzie nie blokuje nam całego arkusza. Czyli mimo tego, że wytniemy kawałek elementu, to możemy sobie nadal używać ten arkusz. I za chwilę zobaczycie, jak prezentuje się już gotowa praca. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość wystąpienia tutaj gościnnie na kanale. I jeżeli podobała Wam się ta inspiracja, zostawcie proszę łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. A ja życzę Wam wielu twórczych chwil. Pa!